cieszę się, że się udało wygrać 3-0. Wiedzieliśmy, że to jest dla nas ważny mecz z tego tytułu, że walczyliśmy cały czas o te pierwsze miejsce w grupie. Ten cel osiągnęliśmy i teraz możemy spokojnie czekać na przeciwnika w ćwierćfinale. Tak, myślę, że w paru meczach pokazaliśmy, że mamy ten blok całkiem niezły, ale bez zagrywki tego bloku też nie będziemy mieć. Także musimy najpierw zagrywać tak jak od drugiego seta dzisiaj. Co naprawdę ułatwia nam bardzo grę i wtedy ten blok funkcjonuje dobrze, także mam nadzieję, że już w ćwierćfinale od początku do końca zaczniemy dobrze zagrywką, później blokiem i wykorzystamy sporo kontrataków. No, spodziewam się awansu do półfinału, ale to do tego jeszcze kawałek drogi. Na razie musimy poczekać, z kim zagramy, bo albo chyba Słowacja, albo Bułgaria. Także no, Słowację już znam, bo graliśmy z nimi sparingi w Polsce, także no, coś o tym rywalu już wiemy, ale tak jak powiedziałem, trzeba jeszcze chwilę poczekać, zanim ten mecz się odbędzie. Jeżeli to będzie Słowacja, no to materiał do nich mamy, przygotujemy się jak najlepiej, no i będziemy chcieli awansować do półfinału.